Cześć, witajcie. Dawno nie robiłem żadnego materiału z newsami, nie bardzo miałem czas. Natomiast dzisiaj na blogu Domina zobaczyłem informację, że szykują nam się zmiany w dwóch pojazdach z pierwszego sezonu misji osobistych. Mianowicie chodzi tu o T55A. I obiekt 260. Akurat tak się złożyło, że obiektem T55A ostatnio grałem na materiale z Grzechem. Zresztą też za jakiś czas na kanale pojawił się filmik poświęcony obiektowi T55A w obecnych realiach. Ja tam zwracałem uwagę na pewne rzeczy. Zobaczymy, tak naprawdę, do, na, co na co zwrócił uwagę Wargaming. Zmiany w nagrodach za pierwszy sezon misji osobistych. Zamierzamy dostosować te pojazdy do warunków panujących obecnie w World of Tanks, tak aby były grywalne jako pojazd nagroda który gracze otrzymali wykonując trudne i złożone zadania. T-55A otrzyma nowy pancerz wieży, podobny do tego z modelu HD T-54. Działo zyska na sile ognia i parametrach odpowiedzialnych za przyjemność gry. Zwiększy się także mobilność czołgu. Z kolei obieg 260 stanie się jeszcze potężniejszy. Ochrona wieży zostanie wzmocniona, szczególnie na jarzmie działa. Zwiększymy także siłę ognia, poprawimy stabilizację i szybkostrzelność działa, co będzie stanowić dość dobrą premię dla tych, którzy zdołali zdobyć ten pojazd w pierwszym sezonie Misji osobistych. Statystyki nie są jednak ostateczne i mogą się jeszcze zmienić w zależności od wyników testu. Dokładnie, warto tutaj pamiętać moi drodzy, że to jest dopiero super test, więc zmiany na pewno będą. Co tutaj kombinuje Wargaming? No, znacząco jeśli popatrzymy na T55A, znaczący buff do pancerza wieży. To jest fajne, można będzie w końcu. Może będziemy mogli w końcu grać tym czołgiem na wieżę. Może będzie można troszkę poprzyjmować na pewno. Byłaby to rzecz, która mnie osobiście by uszczęśliwiła. Was jak własny, na to będziemy musieli uważać. No ale sporo jednak ta wieża by zyskała. Zwiększenie mocy silnika. Widzimy, że wzrosłoby tutaj sporo, aż o 170 koni. Rozrzut przy obrocie wieży byłby poprawiony, moc na tonę wzrosłaby znacząco, bo prawie o 5 koni to byłoby fajne, ten czołg by zyskał na mobilności. On nie jeździ jakoś tragicznie, ja tam tego nie odczuwam, ale im szybciej, im, im szybciej tym lepiej. No czas celowania to jest tutaj tak naprawdę niewielka poprawa. Depresja działa 5 stopni, tu jest, tu jest oczywiście problemik, ale tego jak widzimy, nie ruszałem. Natomiast działo, jeśli chodzi tam o, o stabilizację, o parametry celności jest to jest działem jest działem dość dobrym więc tutaj widzę, że nie ma narzekać ja w materiale, który pewnie za jakiś czas się na kanale pojawi zwróciłem uwagę, że tutaj należałoby zwiększyć penetrację działa na pocisku podstawowym, dlatego, że T-54 jak został tam pozmieniany zyskał penetrację na Drugim dziale, na którym się kiedyś nie jeździło, i teraz na T54 te jeździ się z innym działem niż kiedyś, i wydaje mi się, że tutaj ta podstawowa celność w T55a również powinna zostać, znaczy podstawowa celność, przepraszam, podstawowa penetracja również powinna zostać zwiększona, bo obecnie jednak dużo graczy na T55a korzysta z amunicji HIT, a zwiększenie tej bazowej penetracji, mam chyba z 200 czy 201 do tych 219, 220 na pewno troszeczkę by. Ulepszyło grę, ale Wargaming raczej z tego co widzę w tym tutaj na razie tutaj na razie nie idzie. Idzie raczej w poprawienie pancerza i lekko parametrów. Działa, natomiast w obiekcie 260 widzimy wzmocnienie. Wzmocnienie pancerza to, to tutaj na jarzmie ma duże znaczenie, bo jednak ta 260 wpuszczała. No nie oszukujmy się, od czasu wydania obiektu 260 y, wszedł do gry taki czołg jak Super Conqueror, WZA y, chińska, 10 otierowa, obiekt 277. Jednak no, weszło sporo maszyn, które gdzieś te, ten obiekt 260 zepchnęły y, na dalsze plany. Ja darzę ten pojazd sympatią, ale pancerz tutaj raczej nigdy nie był czymś, na czym można było bardziej bardzo polegać. Ale zwiększenie parametrów działa przy tej mobilności, to jest na pewno fajna sprawa. No i nawet baw do wieży to jest też, też słuszna koncepcja. Ciekawe, czy to w takiej formie wejdzie. Ja bym tu jeszcze troszeczkę zwiększył, jednak depresję działa, zwłaszcza że ta. No, no, chińskie dziesiątotierowe pojazdy wiele zyskały na depresji. Zarówno 113 podniesiono WZ, ma dobrą depresję. Tutaj też myślę, że to by grę ułatwiło, ale wargaming też póki co w tym e, kierunku nie idzie. Poza zmianami w pancerzu widzimy, że e, jest poprawa celności, poprawa czasu celowania. To jest bardzo fajna sprawa, zwłaszcza przy tej mobilności. No, i rozrzutu. Poprawa stabilizacji. tak Mam nadzieję, że to troszeczkę, troszeczkę zostanie wprowadzona. Celność z 0,36 na 0,35 niewielka poprawa, ale jednak. Czas celowania z 2,5 na 2,2 to jest znacząca różnica. Czas przeładowania o pół sekundy. Ktoś powie niewiele, ale ja się z tym nie zgodzę. Pół sekundy to jest często bardzo, bardzo dużo różnicy, i cieszy każdy tak naprawdę. Każde skrócenie czasu przeładowania, czyli buff do dpm, jest zawsze fajną sprawą. Tutaj, poza tym, że dwa, o, jak widzimy, z 2,5 na 2,2 czas skupiania to jeszcze rozrzut 0,17 na 0,15, więc może, może troszeczkę to te pojazdy odkurzy. Czy będą wybitne? Czy 260 będzie dzięki temu wybitna? Nie wiem, wydaje mi się, że nie. Natomiast jeżeli te 55A dostanie sporego buffa na pancerzu wieży, to myślę, że przy Odpowiedniej grze, na odpowiednich mapach będzie można znacząco więcej wytrzymać i zagrać tym czołgiem zdecydowanie bardziej agresywnie. Zwłaszcza jak będziemy na topie, więc jak dla mnie fajna, e, fajna koncepcja. Czekam, czy WG się z tego nie wycofa, czy tego nie pozmienia. E, zobaczymy. Myślę, że wielu moich widzów te 55A ma, pewnie 260 również. Zwłaszcza, że na przestrzeni lat jednak Wargaming troszkę te misje ułatwiał. Pożyjemy, zobaczymy. Jak to będzie? Druga sprawa ważna, o której tutaj chciałem Wam powiedzieć, jest to konkurs na projekt kamuflażu Błyskawica. Kapitanowie, w tym roku świętujemy setną rocznicę utworzenia polskiej marynarki wojennej. Chcemy, żebyście, właśnie Wy, społeczność World of Warships, uczcili tę datę poprzez przystrojenie naszego ulubionego polskiego niszczyciela jakim jest błyskawica. Jeśli czujecie, jeśli czujecie wenę lub po prostu jesteście pasjonatami rodzimych okrętów, przeczytajcie poniższą instrukcję, a kto wie, być może to właśnie wasz projekt będzie tym, który na stałe zagości w grze. Nie będę tutaj wam tego wszystkiego czytał, dam link w opisie. Jeżeli gracie w WoWsa, a zresztą nawet jeżeli nie gracie w WoWsa, to myślę, że warto sobie to przeczytać. Fajny pomysł, wydaje mi się, skierowany od Wargamingu do społeczności. Jeżeli ktoś ma talent tutaj jest kreatywny, to można, można wziąć w tym konkursie jak najbardziej udział. Ja oczywiście błyskawice darzę gdzieś tam z jakimś sentymentem, sympatią. W końcu to jest polski okręt World of Warships. Czasami też nim sobie ostatnio pogrywam. No i cóż, jeśli chodzi też o dzisiaj taki materiał informacyjny rano wrzuciłem ostatni odcinek naszego grania z DLC The Ridge z Grzesiem 40 w Spin Tires Mad Runner. Zapewne ostatnio zauważyliście, że jest troszeczkę mniej wota, więcej innych tytułów. Przez jakiś czas ta tendencja się utrzyma dlatego, że chcę wprowadzić pewną różnorodność na kanale. Zwłaszcza, że kilka, kilka ciekawych tytułów wyszło ostatnio, w krótkim czasie. Zarówno z polskiej firmy, jaką jest. C CD projekt reda chciałbym też wspierać swoją niewielką działalnością tę firmę uważam, że robi ona świetną robotę ma fajne podejście do społeczności podejście, którego wargaming mógłby się na wielu płaszczyznach uczyć więc nie denerwujcie się że wota jest mniej ja wiem, że większość z was jest tutaj dla czołgów, ale nie samymi czołgami człowiek żyje, więc po prostu zerkajcie, co tam, co tam ciekawego wrzucam. Zwłaszcza, że też na PlayStation 4 na PlayStation 4 ogrywałem jakieś tytuły, a też pewne gry zakupiłem. Tutaj patroni akurat o tym wiedzą. Na razie, na razie nie będę zdradzał, cóż to będzie, ponieważ też ostatnio na kanale ta aktywność jest troszeczkę mniejsza. To myślę, że. Za jakiś czas troszkę bardziej skupię się na streamach na Twitchu. Wiele osób mnie pyta, czemu Twitch, a nie YouTube. Moi drodzy, ja mam partnerstwo z Twitchem, podpisaną umowę, według której obowiązują mnie pewne restrykcje, tak? Nie powinienem streamować na YouTube, więc jeżeli chcecie uczestniczyć na żywo w moich streamach, to zachęcam Was do założenia konta na. Twitchu i tak naprawdę i tak naprawdę właśnie żeby na tym koncie na Twitchu wbijać, na moje streamy, link do streamów jest w opisie. A jest też fajny powód do tego, żeby troszkę na Twitchu się skupić, dlatego że World of Tanks podejmuje współpracę z Twitchem. Jakiś czas temu już World of Warships to zrobił. I dzięki tej współpracy możecie aktywować sobie również za darmo na, na, na jakiś krótki okres usługę Twitch Prime. Jeżeli połączycie te swoje konta Twitch Prime z Twitchem i przede wszystkim z kontem World of Tanks, to dostaniecie, dostaniecie specjalne nagrody: czołgistkę, ekskluzywny emblemat i jakiś medal i dużo, dużo różnych rzeczy. Zachęcam Was tutaj do przeczytania, do poświęcenia czasu. Ja wiem, że niektórym osobom nie chce się zakładać dodatkowych kont, ale jeżeli gdzieś tam aktywnie wspieracie, wspieracie waszych twórców, to myślę, że poświęcenie troszkę czasu i założenie konta na Twitchu to jest coś, na co możecie poświęcić parę waszych minut, bo tak jak mówię, nie każdy może sobie pozwolić na streamowanie na kilku platformach naraz. Ja na coś takiego pozwolić sobie nie mogę. Są pewne umowy, a jak wiemy, umowy, które podpisaliśmy, należy respektować. To tyle ode mnie. Zapraszam na kolejne materiały na kanale. Zachęcam Was do lajkowania, zostawiania komentarzy. Co myślicie o tych buffach zapowiedzianych do T55A i do obiekta 260? Zachęcam jeszcze raz, zerknijcie na artykuł o konkursie na projekt kamuflażu i do następnego. Cześć!